No witam serdecznie. Kolejny teścik, dlatego że wczoraj miałem sytuację na bitwie realistycznej. Co prawda jest to symulacja, ale na bitwie realistycznej miałem sytuację taką, że z flaka po prostu przebijałem KW-85 w wieżę. Dobra Morita, odwróć wieżę w bok na twoją prawą czy tam lewą stronę. Nie, na prawo, na twoje prawo, bo on miał w lewej bok, jak ja do niego strzelałem. Dobra? Będzie? No zobacz. Czołg spłoną. No. Ale jak to? No właśnie nie wiem jak to ma 100 mm pancerza wieża, nie? Czekaj, jadę jeszcze raz. A ja mam penetracji 48 chyba. I jeszcze do tego pociski standardowe, nie? No i ta wieża w KW nie jest płaska, tylko taka obła, nie? No. Stań w to samo miejsce, bo to jest ta odległość mniej więcej właśnie taka była. Możesz nawet ciut dalej stanąć, zobaczymy, no ale to są żarty przecież, no jaj, pierdziele. Bo to nawet nie było tak, że ja się zapaliłem, coś się uszkodziło, tylko od razu, buch, koniec. Dobra, pauzuję, żeby nie tracić czasu nagrania. I teraz zrobimy inaczej. Tak jak powinieneś się skontować, daj lekko w prawo wieżę. Jeszcze ciut, odrobinę, dobra. No teraz nic. Lufa działa uszkodzona, ale ta bez konsekwencji. No! O! Kurwa! Nie, no to jest ewidentny bug. No to jest niemożliwe, czekaj. Ja pierdolę. No ty czekaj. I sam wezmę. No to jest około 200 metrów. No. A to na realistyczny to ci mówię, jeden strzał mu wywaliłem, tylko raz nacisnąłem, nie? I mu trzech załogantów zabiłem. Ale ja. Dobra, jadę i sam. Spoko. I teraz mi powiedz, jak tylu testerów jest i takich bugów nie wynajdują. Ale to od początku była bolączka tej gry, że testerzy nawet na klo zamkniętej becie, tam ludzie po prostu sobie przychodzili grać zanim coś, zamiast coś patrzeć, co się dzieje. Dobrze. Dobra, widzę cię. Stój. A weź wieżę w którąś stronę lekko. No chyba nic. Nic. A to nie jest ta sama wieża czasami? No właśnie to jest chyba ta sama wieża. To są dopiero jaja. Uszkodzenie gąsienicy, ale to się może zdarzyć. Nic, kompletnie nic. Dobra, a ustaw się bokiem może. Dobra. Nic. Niczym.
Jedynie co to zawieszenie. A ustaw się tyłem. Dowódca. No i to jest właśnie, można teraz dać odpowiedź do filmu tego, którego ja pokazywałem, że z Tygrysa na Kursku. Nie mogłem zniszczyć KW-85 i ktoś napisał, że no bo tam KW-80 ma 100 mm, a ja mam tyle i tyle na 1200 metrów. No sorry, ale tutaj kurwa moja penetracja jest ponad dwukrotnie mniejsza niż pancerz wieży i mogę zniszczyć KW, nie? To jest coś niesamowite. Nie mogę w to uwierzyć, bo to nie jest... Czekaj, jeszcze raz pojadę KW. No dobra. Żeby było 3 razy. Muszę szybko wziąć, bo pasek... Nie, myślałem, nie spada. Dobra. A walisz w ziemi. A nie, lufa działa uszkodzona. Uszkodzenie gęsi, nic nie. No. No a zobacz. Wyeliminowana załoga. Tylko ruszę wieżę. Tak, i to kąt, nie? Tak. Jak obierzesz, to już jest koniec. Tak. I to trafiłem, wiesz gdzie? W jarzmo działa. Niesamowite. Podjadę te 30 chwilkę, zobaczymy. No też mam podobną wieżę. Widzisz, że tu jest bardzo wiele dziwnych sytuacji, którzy wiele ludzi uznaje, że to jest normalne, ale wystarczy trochę się wysilić, przetestować i to się wychwytuje w grze dziwne sytuacje, nie? Bo ktoś stwierdzi, albo ja czegoś takiego nie miałem, to znaczy, że ktoś pieprzy bzdury, nie? No trzeba po prostu wyłapać i zobaczyć i się przekonać, no. Dobra. Ranny ładowniczy zamek działa. Ranny strzelec. Magazyn amunicji. A tutaj WX poty nie wchodzi w ogóle. No. A tutaj ci nic nie robię. Wszystko rykoszetuje. To jest totalnie spierniczo. Zobacz. Nic. A od przodu. No właśnie. No nic. No. Ale jaja. Proszę bardzo, działonowy, ładowniczy. To ja się boję, jak odkryję tą lepszą amunicję, co to będzie. Lufa jest... uszkodzona. I teraz strzelę. Już mam lufę do naprawy. Obróć w bok. A nie, myślałem... A tak, urwana jest, nie? Nie, nie,
Nie, nie. Po prostu jest mocno uszkodzony. Już się naprawiam. Chyba mogę strzelać. Mogę. O! Już nie mogę. Tulipan się zrobił. Obróć się bokiem lekko. Lubię te tulipanki. No. Kadłubem, kadłubem. Nie mogę, bo się naprawiam. Aha. Bo wpisałem tą stację. Ale jaja. Ale jaja. Nigdy nie myślę, co z takie coś. Teraz trzeba zrobić nową serię, Pogromca Bugów, no co? Dokładnie. Zabójca, bo zabójcie w laktance. Może ty Isa IV spróbuj na ten. A nóż widelec. O Jezu. A jest taka restauracja u mnie. No proszę. Nic. No, a tutaj masz ile z boku pancerza? 60 coś? A skąd? Chyba nawet nie. No, no to tutaj nie przebijam, brak amunicji już. No. No. To gdzie tu jest sens? Co się stało? Dobra, tym jakże miłym akcentem zakończymy nagrywanie. Na razie.